Serdecznie się z Państwem witam. Tu mam taki odkładzik z ubiegłego roku. A to przyłek zrobiłem tak na poczekaniu. Na początek przyjęcia matki rzeszowskiej, z pasieki rzeszowskiej. Zobaczymy. Teraz zobaczę, jak się ta w ogóle rodzina ma. To jest słaba rodzina. O, wybrała cukier. Myślałem, że jeszcze nie zdążyła. Ale zdążyła. No i ruszamy się. Ona chyba na dwóch czy trzech uliczkach przezimowała. Bardzo słaba była z wiosny. A tu już siedzi na ostatniej ulicy i pewnie ma ochotę dziurę w plastrze załotać. To chyba tylko pozory. Proszę Państwa, to dość fajnie wygląda. Wylotek z tej strony. Proszę Państwa, nie ocenia się, jaka rodzina jest teraz, tylko co było, a co jest. To jest wytyczne. Ten czerw taki zostawiony. Jakby to był czerw opanowany przez warozę. I po prostu się nie wykluł. My zobaczymy. Nie, to jest młody czerw. Czego tak porzucany? Dziwne. Może w komórkach był pyłek i matka w innym terminie. Uczyniła go. Pięknie za... No proszę Państwa, taka rodzina, całe plastry zaczerwione, ja Cię sunę. No mocno czerwią. Młoda matka z ubiegłego roku. Dokładnie jej rodowodu nie znam. Mówią, że jak młoda matka, lepsze pszczoły, więcej czerwiu. Proszę Państwa. A ja mówię, że nie do końca tak jest. Bo o tej porze, że o ilości czerwiu decyduje siła rodziny i ciepłota w ulu. No ja mam trochę inne spojrzenie czasem na różne kwestie. Za to jestem nielubiany na forach.
nie wyrażam się tak, jak w książce piszą. A załóżmy, że damy jej teraz cukier z przodu. Może będzie lepiej, jakby z tym nie będzie z tym, tak. I tu ten ul też ma poduszkę powietrzną bardzo dużą pod ramkami, a mimo to tak słaba rodzina sobie bardzo dobrze radzi, to jest dziwne. No ale ul jest, proszę Państwa, patrzcie się, pancerny. Ul jest pancerny dosłownie, to nie ma się co dziwić, że jest tak, a nie inaczej. No i plewa jest dobrze zabezpieczony. Naprawdę tej rodzinie nawet nie może zagrozić jakaś tam epoka przedlodowcowa. I tak wygląda robota przy tym ulu. Serdecznie się z Państwem żegnam.